Jak zmienić swoje nawyki żywieniowe? Otóż każdemu się wydaje, że to jest bardzo trudne i to jest trudne, ale nie jest to niewykonalne. Pierwsza metoda, którą można zastosować, jest następująca. Trzeba sobie powiedzieć, że zmiana, którą robimy, to nie jest zmiana na jakiś czas, to nie jest dieta na miesiąc, tylko zaczynamy dzisiaj i to jest zmiana na całe życie. Dosyć łatwo się zmienia nawyki żywieniowe pod wpływem strachu na przykład. Dowiadujesz się, że twoja ulubiona kiełbasa powoduje raka. No i wtedy łatwiej jest przestać jeść tą ulubioną kiełbasę, niż jeżeli jest wszystko ok i ona jest tak naprawdę nie powoduje żadnego strasznego podupadania twojego na zdrowiu, prawda? Tak na marginesie, to kiełbasy są fu! Mogę wam też powiedzieć, jak to było u mnie. No ja swoje nawyki żywieniowe zmieniałem stopniowo. I trochę to było pod wpływem strachu, ale w dużej mierze jednak to było powodowane chęcią wygodnego życia, tak? Czyli na przykład przestałem jeść mięso nie dlatego, bo strasznie mi było żal tych zwierzątek, które są zabijane, żeby ludzie mogli jeść mięso. Tylko pierwszą motywacją było to, że doszedłem do wniosku, że zbyt kłopotliwe dla mnie jest szukanie mięsa, co do którego pochodzenia i jakości ja jestem pewien, więc wygodniej mi było po prostu zrezygnować z jedzenia mięsa, niż tracić swój czas i swoją energię na szukanie, powiedzmy, dobrego i zdrowego mięsa. A potem oczywiście dodatkowe też argumenty pomogły jak gdyby tę decyzję podjąć i ją utrzymać, czyli wszystkie kwestie etyczne i tak dalej, tak? A ostatnią i chyba najbardziej znaczącą modyfikację mojej diety, czyli przejście na dietę tak zwaną ketogeniczną, czyli w dużej mierze opierającą się o to, że się nie zjada w ogóle żadnych węglowodanów, to tak naprawdę było spowodowane dwiema rzeczami. Po pierwsze, chęcią odczuwania jak gdyby energii przez cały dzień, a nie fundowania sobie takiego roller coastera, który normalnie tak naprawdę przez zwykłej zachodniej diecie jest. Czyli zjadasz śniadanie, a później o 10 chce ci się spać. Zjadasz obiad i po obiedzie chce ci się spać. Więc ja chciałem mieć taki stały poziom energii przez cały dzień. A druga sprawa jest taka, że też chciałem schudnąć trochę, bo poprzednimi zmianami w moim żywieniu i rozpoczęciem uprawiania sportu i tak dalej, nie udało mi się aż tak schudnąć, jak chciałem. No i przy okazji tej diety ketogenicznej się udało. Bardzo ważne jest to przy zmianie nawyków żywieniowych, żeby po pierwsze widzieć w tym sens, czyli żeby to nie było, uwielbiam jeść pizzę, przestanę jeść pizzę na 2 lata, ale później nastąpi Eldorado i będę mógł jeść do końca życia, bo wtedy nie ma tej motywacji, tak? Natomiast jeżeli zrozumiemy, że po prostu jedzenie pizzy nam nie służy i w związku z tym lepiej byłoby jej nie jeść i podejmiemy któregoś dnia decyzję, że to koniec z tą pizzą, to wtedy trzeba podjąć decyzję raz na zawsze, czyli powiedzieć sobie: dziś kończę jeść pizzę i więcej w życiu jej nie zjem. I to jest ok, to jest moja decyzja, ja ją podejmuję świadomie. Tak jak się podejmuje decyzję, że od dzisiaj nie będę palaczem, to tak samo się podejmuje decyzję. Od dzisiaj nie jem mięsa, od dzisiaj nie jem pizzy, od dzisiaj nie jem czegoś tam. To jest tak naprawdę moim zdaniem jedyna metoda, bo jeżeli człowiek idzie na dietę na chwilę po to, żeby za chwilę już na tej diecie nie być, to de facto ma słabą motywację do tego, żeby
na trwale coś zmienić, a zmiana wcale nie trwa tak krótko, jak się czasami wydaje, jak czasami można znaleźć publikacje w internecie, że a wystarczy 21 dni coś robić. No nie wystarczy. Ja niektóre swoje nawyki zmieniałem, po kilka razy podchodziłem do tego i w końcu po 2-3 miesiącach dopiero czułem, że no dobra, ta zmiana zaszła. Te 21 dni to w dużej mierze jednak jest ściema. Ale też mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że naprawdę da się zmienić wszystko. Podsumowując, w zmianie nawyków żywieniowych ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze to, żeby zrozumieć, po co zmieniamy te nawyki i chcieć faktycznie je zmienić. Czyli nie czuć się przymuszonym, tylko wiedzieć, że faktycznie ta zmiana jest nam do czegoś potrzebna. A druga sprawa, podejść do tego na zasadzie, ok, dzisiaj przestaję, dzisiaj zmieniam i to już jest na całe życie. Że to nie są rzeczy tymczasowe, to nie jest zmiana na jakiś okres czasu skończony, tylko na zawsze. Od dziś po wsze czasy. Dzień dobry. Kim jesteś, gościu, drogi? Jestem Adam z Tunisu. A to mój syn Alan z Hagi. Tak? Nie. Nie, a skąd jesteś? Z Madrytu? To dzisiaj 10 km. I dziś jest dobrze. I dziś będzie udany dzień. I życzę wam dobrego dnia, spokojnego. I pamiętajcie, przejmujcie się tylko tym, na co macie wpływ. Ale wielka łyżka. Jej. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.